Saul i Jonatan byli szybsi od orłów, dzielniejsi od lwów i nierozłączni nawet w godzinie śmierci. Jonatanie, byłeś mi bratem. Zabij mnie. Kochany Saulu, nazywałeś mnie synem. Kiedy Filistyni rozbili twoje wojska, Bóg sprawił, że twoja korona dostała się mnie. Dawid, część pierwsza. Po 7 latach spędzonych w Hebronie wyruszyłem z wojskiem do Jerozolimy. Jesteśmy zbyt liczni, żeby zostać w Hebronie. Zwróciłem się do Jebusytów, żeby oddali nam we władanie Jerozolimę. Twierdzą, że odeprą nas siłami samych tylko ślepych i kulawych. Co wy na to? Mamy sprawdzić wartość tych przechwałek? Patrz, co się dzieje z ujęciem wody dla miasta. Powiedz jerozolimskiej starszyźnie, że jest ono teraz w rękach Dawida, króla Izraela. Zdobyli ujęcie wody. Masz do wyboru: przyłączyć się do nas i żyć w pokoju, lub walczyć i zginąć pierwszy. Proszę, proszę, panie, wejdź do naszego miasta w pokoju. Boże, uczyniłeś to miasto błogosławieństwem dla swojego wiernego sługi Dawida. Dziękuję ci za Jerozolimę, gdzie moje żony i dzieci oraz wszystkie plemiona, niegdyś słabe i rozproszone, będą mogły żyć jako jeden naród, żeby ci służyć, Panie. Panie, kim jestem, że przywiodłeś mnie do tego pięknego miasta i tego pięknego domu? Znasz moje serce. Wiesz, ile wspaniałości uczyniłeś dla mnie, żebym poznał twoją wolę. Na zawsze jesteśmy twoim ludem, Panie. Reżyseria Robert Markowitz. Mnie, skromnego pasterza, wywyższyłeś, Panie, na króla swojego miasta i ludu. Tak jak wywyższyłeś skromnego rolnika z rodu Beniamina, człowieka imieniem Saul. Wiele lat wcześniej.
Ojcze, muły zginęły. Abnerze, zostań. Jonatanie, pójdziesz ze mną. Znajdziemy je. Czy to jakaś kara, ojcze? Nie wiem. Nie muszę wiedzieć. Tu kończą się ziemie Benjaminitów. Chyba straciliśmy nasze muły. Wierzę, że Pan nie przywiódłby nas tak daleko na próżno. Znalazłeś się zwierzęta w mieście? Nie, Panie. Ale żyje tam mąż Boży, człowiek czcigodny. Jego słowa się sprawdzają. Nie mamy darów dla świętego męża. Mam srebro. Bądź błogosławiony, Jonatanie. Jutro do niego pójdziemy. Szukamy zaginionych mułów. Może ty nam pomożesz? Wejdźcie na górę. Nie martwcie się o muły. Znalazły się. Mówiłeś, że nasze muły się znalazły? Zapewne wiecie, że plemiona Izraela zdecydowały prosić Boga o króla. Wszyscy o tym wiedzą. Jestem Samuel, Boży prorok. Wczoraj Pan przemówił do mnie tymi słowy. Jutro, mniej więcej o tej porze, spotkasz człowieka z plemienia Benjamina. Namaść go na wodza mojego ludu, żeby go wybawił z rąk Ammonitów i Filistynów. Benjaminici są najmniejszym plemieniem Izraela. W samym plemieniu zaś mój ród stoi najniżej. Teraz to bez znaczenia, skoro Pan jest z Tobą. W Tobie spoczywają wszystkie nadzieje Izraela. W Tobie i w całym domu Twojego Ojca. Ze swoim błogosławieństwem Pan namaścił Cię na księcia nad całym Izraelem. Słuchaj głosu Pana, przestrzegaj Jego przykazań.
Twoi wrogowie uciekną, a Twoje królestwo rozkwitnie. Wstań. Jestem Twoim uniżonym sługą, królu. Król Saul. Niech go Bóg błogosławi. W oczach Pana nadajesz się na króla. Zaufaj mu. To wszystko? Dzisiaj, kiedy ode mnie odejdziesz, udasz się do grobu Racheli. Wiem, gdzie to jest. Napotkasz tam dwóch mężów. Dadzą ci dowód, że znalazły się muły, których poszedłeś szukać. Potem dojdziesz na równinę Tabor i spotkasz tam trzech mężów udających się do Boga w Betel. Ofiarują ci koźlęta, chleb i wino. Następnie spotkasz gromadę pobożnych mężów schodzących ze wzgórza. I zstąpi na ciebie Duch Boży. Bóg dał mi nowe serce. Jakie jest moje pierwsze zadanie? Zbierz plemiona, uderz na Ammonitów i wygraj wojnę. Boże, chroń króla Saula. Boże, chroń króla Saula. Witajcie, ludzie. Witajcie w wojsku Izraela. Rozkazy naszym siłom będę wydawał przez mojego syna Jonatana, bratanka Abnera i giermka Pinehasa. Teraz mamy za zadanie kuć broń. Tyle broni, ile tylko zdołamy. Musimy pracować z całych sił. Bóg nie chce, żebyśmy na wrogów machali rękami. Pragnie, byśmy byli jak najsilniejsi i pokonali naszych nieprzyjaciół. Boże, błogosław Saula. Boże, błogosław Saula i wojsko Izraela.
Zostawcie ją. Jest pod moją ochroną. A ty kto? Nikt, kto by odpowiadał na twoje pytania. Przed chwilą wymordowaliście mężczyzn z tej wioski. Ostrzegam was. Porzućcie nadzieję, że zdobędziecie te lub jakiekolwiek inne ziemie należące do Izraela. Wracajcie do siebie. Kim jesteś? Hebrajskim wojownikiem? Oto są słowa Pana. Jestem Saul, król Izraela. Samuelu, co teraz? Poprowadzisz swoje wojsko do Gilgal. Tam się spotkamy. Będziesz na mnie czekał 7 dni. A kiedy przybędę, powiem ci, co będziesz musiał uczynić dla Pana. Za tą granią. Boże. Przyprowadź mi ciele. Zabiję je w ofierze. Tak jest, stryju. Ojcze, czekaj cierpliwie na Samuela. Skoro go nie ma, żeby w moim imieniu pomówił z Bogiem, sam muszę o to zadbać. Weźcie je i spalcie. Nie dzielimy mięsa? Spalić ciele i przynieść mi prochy. Saulu, co robisz? Składam ofiarę. Żołnierze uciekają, Filistyni napływają w wielkiej liczbie, a ciebie nie było, żeby przemówić w moim imieniu. Kazałem ci czekać. Musiałem coś zrobić. Nie byłeś posłuszny Bożym przykazaniom. Pan byłby ustanowił twoje królestwo na zawsze. Samuelu? Samuelu, zaczekaj. Zrobię wszystko, co tylko poprosi mnie Pan. Niedaleko stąd, na południe, jest obóz Amalekitów. Odkąd staliśmy się narodem, mamy w nich najzagorzalszych wrogów. Ich wódz, Agag, to okrutny morderca, wcielenie zła. Bóg chce, żebyś ich wytępił. Jonatanie? Przynieś mi zbroję. Natychmiast wyruszamy. A kiedy wygram tę bitwę, czy Pan przywróci mnie do łask? Nawet nie pytaj. Po prostu rób, co każe Bóg. Wybij Amalekitów do nogi. Mężczyzn, kobiety, dzieci, bydło. Wszystko. Wielki królu, starłeś w proch moje wojsko. Znikła u mnie gorycz śmierci. Dlaczego ten człowiek jeszcze żyje? Dlaczego oszczędzono jego stada?
Ludzie są głodni, muszą jeść mięso. Dla mnie Agag jest wart więcej żywy niż martwy. Zaufaj mi, Samuelu, tak będzie najlepiej. Mój Boże. Żałuję, że uczyniłem Saula królem. Odwrócił się ode mnie i nie wypełnił moich przykazań. Samuelu, bądź pozdrowiony, przestań. Słuchaj, co rzekł Bóg. Mów. Choć byłeś mały we własnych oczach, to czy nie stałeś się królem całego Izraela? Tak. Bóg żądał w zamian jedynie posłuszeństwa. Tymczasem byłeś oporny jak jakiś pogański czarownik. Odrzuciłeś go. Teraz on odrzuci ciebie i twoje królestwo. Samuelu, jeśli zgrzeszyłem, to żeby wyżywić wojsko. No dobrze, zgrzeszyłem. Samuelu, pomóż mi ugodzić się z Bogiem. Razem złożymy ofiarę całopalną. Jak sądzisz, czy Bogu zależy na całopaleniach, czy na posłuszeństwie swojego sługi? Nie możesz się targować z Bogiem Izraela. Tak jak twój miecz pozbawiał kobiety dzieci, tak twoja matka zostanie bez dzieci. Tego już za wiele. Mylisz się. Dzisiaj straciłeś królestwo, które dał ci Bóg. Poszukam lepszego kandydata na króla, a ty nie zobaczysz mnie aż do śmierci. Samuelu, nie odchodź. Samuelu, napełnij swój róg olejem i idź do Betlejem. Znajdziesz tam męża imieniem Jesse. Wśród jego synów jest król. Dziękuję ci, że na miejsce złożenia ofiary wybrałeś naszą wieś. Twoja obecność to dla nas zaszczyt. Jak się nazywasz? Jesse z Betlejem. Zaszczycisz mnie i moich synów, jeśli zjesz z nami wieczerzę. Chciałbym poznać twoich synów. Czy wszyscy będą na wieczerzy? Tak. Najstarszy jest Eliab, Abinadab, Szamma, Joel, Nehemiasz, Serajasz, Azariasz. Spora gromadka. Spora gromadka, dorodni młodzieńcy. Na pewno jesteś z nich bardzo dumny. Czy to już wszyscy twoi synowie? Jest jeszcze najmłodszy, został na noc przy owcach. Ma na imię Dawid.
Boże, ten chłopiec? Czy to on? Nie zważaj na jego wzrost ani na wiek. Pan nie patrzy oczami człowieka. Człowiek widzi to, co zewnętrzne. Bóg zagląda w serce. Kim jesteś? Przyjacielem. Mam na imię Samuel. To ty jesteś Dawid? Prorok Samuel? Tak. Panie, pozwól mi usiąść przy tobie. Żałuję, ale mogę ci zaofiarować tylko moją derkę. Więc o mnie słyszałeś? Namaściłeś naszego kochanego króla Saula. Kiedy cię zobaczyłem, z twojej twarzy mogłem wyczytać, że wiele podróżowałeś. Więcej w sferze duchowej niż po ziemskich drogach. Ale te podróże są najlepsze. Masz sprawę do mojego ojca i braci? Przysyła mnie Pan. Pan, nasz Bóg, przysłał mnie, żebym cię namaścił na tego, który będzie panował nad całym Izraelem i zbuduje wielkie nowe królestwo. Zdawało mi się, że w górach słyszałem głos Boga. Ale to taka jest wola Boża. W takim razie nie mam powodu się martwić. Więc zgodzisz się, żebym cię namaścił? A król Saul, który dokonał tylu odważnych czynów i ma wielu synów? Co się z nim stanie? Tylko Bóg zna los Saula. Z błogosławieństwem Wszechmogącego Boga i czcią należną naszym ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi namaszczam cię na króla całego Izraela, króla Dawida. Pan namaścił cię na księcia nad swoim ludem. Słuchaj głosu Boga, przestrzegaj jego przykazań. Twoi wrogowie uciekną, a twoje królestwo rozkwitnie. Nie uważasz, że Bóg mnie opuścił? Pozbawią mnie korony, życia. Mam nóż na gardle. Ojcze, trapi cię jakiś zły duch, zesłany przez samego Boga. To coś więcej niż duch. Boże, widzę własną śmierć.
Czy to ten? Nie. Ten. Jesteś Dawid? Tak. Podobno twoja gra na harfie może odegnać złe duchy od żywych stworzeń. Masz ten dar? To Boży dar, jeżeli w ogóle. Jestem Jonathan. Pomożesz mojemu ojcu? Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Ja idę ciemną doliną. Jak ci na imię? Dawid, syn Jesego, panie. Podoba mi się twoja muzyka. Twoje słowa do mnie przemawiają. Cieszę się, panie. Zostań przy mnie. Możesz spać z moimi synami. Za dnia będziesz polerował moją zbroję, a w nocy radował króla poezją i grą. Jak sobie życzysz? Jestem zmęczony. Bardzo zmęczony. Możecie odejść. Za to, co zrobiłeś dla ojca, masz moją dozgonną wdzięczność. Niech was Bóg błogosławi i zachowa. Goliat pozabijał najlepszych. Nie możesz z nim walczyć. Udowodnię żołnierzom, ile jestem wart, kiedy posiekam to filistyńskie zwierzę na kawałki. Mój miecz. Nie możemy dopuścić do tego, żeby cię stracić. Panie, twój wierny sługa pójdzie walczyć z tym Filistynem. Uśmiercisz go grą na harfie? Dawidzie, to czyste szaleństwo. Goliat jest wyszkolonym wojownikiem, siłaczem i mordercą. Nie masz doświadczenia w walce. Kiedy pasłem owce ojca, jedną ze stada porwał lew. Pobiegłem za nim i go zabiłem. Położyłem trupem lwa. Ten Filistyn będzie tylko kolejnym zwierzęciem, które zabiję. Przecież tak go nazwałeś. Pan mnie ochroni.
Lepiej weź moją zbroję. Nie umiem jej nosić. Więc czym zabijesz Goliata, wyzwiskami? Zabiję go. Pan z tobą. Co to? Do walki ze mną Hebrajczycy wysyłają już dzieci? Wracaj do domu, nie zabijam chłopców. Nie jesteś mężczyzną. Podejdź no, chłopcze. Twoje ciało rzucę na żer ptakom, a kości psom. Chłopcze, boisz się walczyć? Ty przybywasz z mieczem, a ja w imieniu Pana Zastępów, Boga Wojsk Izraelskich. Zabiję cię. To twoje ciało zjedzą psy. Cały świat się dowie, że Izrael ma Boga. Boże! Wznoście Bogu radosne okrzyki, wszystkie ziemie. Śpiewajcie na chwałę Jego imienia. Wielkość Twojej potęgi sprawi, że Twoi wrogowie ukorzą się przed Tobą. Dokonałeś tego. Bóg był ze mną. Dawid. Dawid. Dziesięć lat później. Jonatanie, jak poszło? Świetnie. Jak się czujesz, bracie? Jak nigdy. A ty, Dawidzie? Jeszcze dwóch Filistynów przeniosło się do swoich ojców. Czy to robi wrażenie na córce Saula? Złapaliśmy kilku ojcze razem z mułami. Filistynki płaczą na wspomnienie dnia, kiedy Dawid przybył do naszego obozu.
Jak się spisał Dawid? Własnoręcznie zabił dwóch. Słyszałeś, co mówią? Tak, stryju. Saul zabił 1000 Filistynów, a Dawid 10 000. I wcale nie gani tych, którzy to mówią. Może to on. Kto, stryju? Ten, którego poszedł szukać Samuel. Ten, który znalazł miejsce w sercu Pana. Wojsko go kocha. Może taki bohater zechce być moim zięciem. Weź sobie za żonę moją córkę. Nigdy nie mógłbym zapłacić ceny za królewską córkę, choćbym bardzo tego pragnął. Ojcze, zamilcz. Król wie, co myśli jego lud i rodzina. Załoga Gilgal wkrótce powinna otrzymać zaopatrzenie. Weź kilku ludzi i dopilnuj, żeby go nigdy nie otrzymała. Przywieź mi na pletki 100 martwych Filistynów. To będzie cena za rękę mojej córki. Taki rozkaz to dla mnie zaszczyt. Niech Bóg powstanie, a rozproszą się jego wrogowie. Niech ci, którzy go nienawidzą, uciekną przed jego obliczem. Jak dym się rozprasza, tak ty ich rozprosz. Jak wosk rozstawia się przy ogniu, tak giną grzesznicy w obecności Boga. Dwieście filistyńskich napletków zamiast 100, o które prosiłeś, Panie. Cena była wysoka. Z pewnością dowiodłeś waleczności godnej męża księżniczki. Muszę się przygotować na spotkanie z twoją córką. Nie mogę jej powitać zbryzgany krwią. Jutro w nocy, stryju, po zaślubinach. Znam trzech ludzi, którzy nie kochają Dawida. Bądź błogosławiony, Panie Boże nasz, odwieczny Królu, Stworzycielu owoców winorośli. Została ci poświęcona. Zostałaś mi poświęcona zgodnie z prawem Mojżesza i Izraela. Jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeszcze dziś musisz uciekać. Powiedz mi, co się stało? Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Ale Saul zamierza ci odebrać życie. Zabić go!
Dlaczego? I to swoją służącą. Dziewczyna nie żyje. Dlaczego zdradziłaś mnie, a pomogłaś mojemu wrogowi? Byłam wierna mężowi, jak powinnam. Gdzie on jest? Nie miałam jak się dowiedzieć. Twój ojciec chce mojej śmierci, co? Tak uważa Mikal i ja też. Ale dlaczego? Nie zrobiłem mu nic złego. Ależ Dawidzie, nic ci nie grozi. Mój ojciec nie zrobiłby niczego bez wtajemniczenia w to mnie. Nigdy niczego przede mną nie krył. On wie, jaką miłością się darzymy. A to wystarczy, by ci się nie zwierzał ze swoich planów co do mnie. Nie bądź naiwny. Dawidzie, kocham cię jak siebie samego. Wybierz dowolny sposób sprawdzenia zamiarów mojego ojca względem ciebie. Zrobię, o co tylko poprosisz. Jutro jest święto, tak. Kiedy zauważy moją nieobecność, powiedz mu, że poszedłem do Betlejem, żeby wraz z ojcem i braćmi złożyć doroczną ofiarę. Jeżeli przyjmie to ze spokojem, wrócę. Jeśli zaś wpadnie w gniew, będziemy wiedzieli, że źle mi życzy. Jeśli rzeczywiście mój ojciec chce cię skrzywdzić, dowiesz się o tym z moich ust. Odprawię cię i odejdziesz w pokoju. Od dziś jest między nami przymierze. Dopóki żyć będę, domowi Jonatana nie stanie się nic złego. Gdzie jest Dawid? Poszedł do Betlejem złożyć ofiary ze swoją rodziną. O co chodzi, ojcze? Dawid ma nieczyste sumienie. Chce mi wyrządzić krzywdę. Jak możesz tak mówić? Twoja matka była sprośna i krnąbrna. Przedkładasz życie Dawida nad moje. Nie dbasz o własne królestwo. Dlaczego nienawidzisz tego, który cię kocha i wiernie ci służy? Jest moją udręką. Jest jak cierń w moim sercu. Jako król przysięgam, że musi umrzeć. Niedaleko stąd leży miasto Nob. Tamtejsi kapłani są ludźmi prawymi. Muszę wracać, pomóc ojcu w jego zmaganiach ze złym duchem. Złożyliśmy przysięgę. Pan będzie z tobą na zawsze. Masz moją wdzięczność. Tylko to mogę ci jeszcze dać. Miecz Goliata? Jeżeli go potrzebujesz, jest twój. Nie mam nic w zamian za te wszystkie dary. Wiemy, że dzielnie służyłeś Saulowi i że Pan jest z tobą. Któż to? Doeg, Edomita, jeden z dowódców Saula. Strzeżcie się go. Oh God.
Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła spragniona wody. Skoro dobroć Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą Cię sławić. Dawidzie, gdzie on jest? Nie wiem, panie. Spiskowałeś się z Dawidem przeciwko mnie. Dałeś mu chleb i miecz. Modliłeś się do Boga, żeby Dawid powstał przeciwko mnie. Czy temu zaprzeczasz? Królu, nie masz wierniejszego sługi nad Dawida, którego uczyniłeś swoim zięciem. Zabić go. Niech nie będzie więcej zdrajców. Zabić też kapłanów pańskich. Wspomagali Dawida. Witaj, jestem Joab, jeden z wiernych Dawidowi. Szukam Nabala. Nabalu? Tak? Jestem Joab. Przysyła mnie Dawid. Liczy na Twoją dobroć i hojność. Król Saul pragnie głowy Dawida. Dawid nie jest tu mile widziany. Powinienem poderżnąć temu wieprzowi gardło. Ktoś idzie. Jestem Abigail, żona Nabala, który obszedł się z Tobą tak nieuprzejmie, panie. Mój mąż jest głupcem. Przywiozłam żywność i koce dla Twoich ludzi. Ale Twoim pierwszym protektorem jest Pan Bóg. Spróbuj się wyzbyć urazy. Niech Twoje postępowanie nie wypływa ze zła tych, którzy Cię nienawidzą. Błogosławiony niech będzie Pan za to, że Cię tu dziś przysłał. Błogosławiona bądź i Ty za Twoje mądre słowa. Nie ma powodu, dla którego miałbym przelać krew Nabala. Dzięki Ci, Panie. Temu banicie i nędzarzowi Dawidowi marzy się zasiąść przy moim stole. Co za tupet. Saul nie żałuje na Dawida. Wiadomość o miejscu jego pobytu jest wciąż warta niezłą sumkę w srebrnych szeklach. Nie masz pojęcia, kim jest Dawid, prawda? O co ci chodzi? Kto jest przeciw niemu, jest przeciw Bogu. Bogu? Dawid był o krok od odebrania ci życia. Grunt pod twoimi nogami jest nadal grząski. Rozważ to. Abigail, zaczekaj. Saul oddał Mikal innemu mężczyźnie. Długo będziesz sam. Zostaniesz moją żoną?
Musisz stąd odejść. Wydaje się, że ilekroć znajduję miejsce, gdzie mogę złożyć głowę, muszę je opuścić. Przed śmiercią Nabal wysłał Saulowi wiadomość, że można cię znaleźć w górach Engadi. Musisz odejść. To dobrze. Cieszę się, że Saul wie, gdzie mnie szukać. Pora wyrównać rachunki. Dawidzie, patrz. Jonatanie, tędy. Zostaniemy tu na noc. Jeden cios tą włócznią i Saul będzie martwy. Tylko rozkaż. Nie rób tego. Nikt nie może podnosić ręki na pomazańca Bożego. Pan go zabierze, dosięgnie go śmierć, ale nie z mojej ręki. Abnerze? Tak, stryju? On tu był. Nie. Abnerze? Niedobrze strzegłeś króla. Czy to głos mojego syna Dawida? Gdzie słyszałeś, że kiedykolwiek chciałem cię skrzywdzić? Dzisiaj sam się przekonałeś, że Bóg wydał cię w moje ręce. Niektórzy mówili, bym cię zabił, ale tego nie zrobiłem. Nie podniosę ręki na mojego króla. Podszedłem do ciebie tak blisko. Chyba teraz już wiesz, że w moim sercu nie ma do ciebie złości. Nie zgrzeszyłem przeciwko tobie, chociaż ty na mnie polowałeś i usiłowałeś mnie zabić. Pan rozsądzi między nami. Niegodziwość popełniają niegodziwcy. Nie podniosę na ciebie ręki. Czy mówisz prawdę, Dawidzie, mój synu? Tak, panie. W takim razie zgrzeszyłem. Wróć do mnie, Dawidzie. Nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było moje życie w twoich oczach. Bóg jest z tobą. Będziesz królem. Ale przysięgnij, że nie wybijesz moich synów i nie wymarzysz imienia mojego domu. Przysięgam. Niech cię Bóg błogosławi, Dawidzie. Dokonasz wielkich rzeczy. Zmiłuj się nade mną, Boże. Zmiłuj się, gdyż w Tobie moja dusza szuka schronienia. Znajdę je w cieniu Twoich skrzydeł, dopóki nie przetoczą się nawałnice zniszczenia. Natanie, Bóg sprawia, że ciężko jest być królem. Musisz pomóc Dawidowi. Żeby trzymał się blisko Pana, gdyż jest jego wybrańcem. Thank you.
Samuel troskał się o ciebie nawet na łożu śmierci. Kazał mi cię przestrzec przed Saulem, żebyś nie wierzył w jego pokojowe obietnice. Zły duch, który go opętał, może powrócić w każdej chwili. Będziesz jak kaganek dla ludu Izraela, gdyż Pan jest z tobą. Tak powiedział Samuel. Wszystkim Izraelitom będzie go brakowało. Miał też życzenie, żebym do ciebie poszedł, został twoim nauczycielem i pomógł ci słuchać głosu Pana. Jego ostatnie słowa brzmiały: pomóż Dawidowi, Bóg sprawia, że ciężko jest być królem. Dawidzie, Dawidzie, Amalekici porwali twoją żonę. Kobiety prały właśnie w potoku, kiedy pojawili się jeźdźcy i je uprowadzili. Zbierz ludzi, natychmiast ruszamy w pościg. Kobiety są tam. Lea, pij. Ty nierządnico. Pożałujesz tego. Dostaniemy dobrą cenę za żonę Dawida. Panie Boże, który jesteś Bogiem pomsty, ukaż się. Ty, który sądzisz ziemię, oddaj pysznym to, na co zasługują. Panie, jak długo bezbożni będą się radować? Wojska filistyńskie nadciągają ze wszystkich stron. Musimy albo opuścić Gilboa, albo obmyślić, jak się przebić przez ich szeregi. Jak? Jak mogę coś postanowić, kiedy nie mam dostępu do Boga? On chce, żebyśmy żyli. Nie. Tylko ten, kto rozmawia z Bogiem, wie na pewno, co robić. Kogo masz na myśli? Proroka Samuela. On nie żyje, wiem. Niemniej jednak muszę z nim porozmawiać. Czarownica. Ona może sprowadzić Samuela z zaświatów. Nie wolno ci. Nie wolno? Nasze wojsko jest to krok od zagłady. Muszę zasięgnąć rady kogoś, kto rozmawia z Bogiem. To grzech. Tak, ale przynajmniej jeszcze raz porozmawiam z Bogiem. Kim jesteście? Wędrowcami. Przybywamy w pokoju. Kobieto,
Wiem, jaką masz moc. Możesz mi wywołać z zaświatów kogoś, kogo znałem? Oszalałeś? Król izraelski Saul zakazał takich praktyk. Ręczę ci, że Saul cię nie ukarze. Ile zapłacisz? Kto to był i kiedy umarł? Prorok Samuel przed 6 miesiącami. Co się stało? To ty jesteś, Saul. Oszukałeś mnie. Samuel. Saulu. Dlaczego mnie przywołałeś? Czemu zakłócasz mój spokój? Musiałem z tobą porozmawiać. Moje wojsko jest w niebezpieczeństwie. Bóg mnie opuścił. Tylko ty możesz mi powiedzieć, co robić. Jeśli Bóg cię opuścił, to co mogę zrobić? Pan zabrał ci królestwo i szykuje je dla Dawida. Teraz oddał cię Filistynom. Nie, jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną. Nie. Atakujemy. Taką garstką? Pamiętasz dzień, kiedy wyparliśmy Filistynów ze wsi? To był piękny dzień. Dzisiaj będzie tak samo. Czy Duch Boży jest znowu z nami? Dziś jest z nami. Naprzód.
biegiem. Jonatanie, pomóż mi. Zabij mnie. Nie pozwól, żeby zrobili to oni. Zabij mnie. Jonatanie. Zabij mnie. Saul i Jonatan byli szybsi od orłów, silniejsi od lwów i nierozłączni nawet w godzinie śmierci. Jakże zginąć mogli waleczni pośród bitwy? Dawidzie, jesteś Bożym pomazańcem. Musisz być naszym królem. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zniszczenia, które gdzieś czyha. Gdyż On swoim aniołom poleci, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.
W wielkiej Jerozolimie nie brakuje budulca. Tutaj wzniosę najwspanialszą świątynię, jaką widział świat, żeby Arka Przymierza znalazła się w godnym siebie przybytku. Niestety jest w tym pewna przeszkoda, panie. Jakiego rodzaju? W tej sprawie przemówił do mnie pan. I co powiedział? Rzekł: nie mieszkałem w domu od dnia, kiedy wywiodłem dzieci Izraela z Egiptu. Wędrowałem, mając zamieszkanie namiot, ale nie skarżyłem się, że nie zbudowaliście mi domu cedrowego. Nie tobie orzekać, czego żąda dla siebie Bóg. Chcę mu tylko oddać cześć. Bóg o tym wie i za to cię kocha. Rzekł: przekaż te słowa mojemu słudze Dawidowi. Zabrałem cię z pastwiska, żebyś był władcą nad Izraelem. Wyznaczyłem miejsce twojemu ludowi tylko dla niego, gdzie będzie mógł osiąść na stałe i żyć w pokoju. Jeśli chodzi o dom dla mnie, zostanie wzniesiony, kiedy dopełnią się twoje dni i zaśniesz obok swych przodków. Wybiorę twojego potomka i ustanowię jego królestwo. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak ją odjąłem od Saula, żeby zrobić miejsce dla ciebie. Twój dom i twoje królestwo trwać będą na wieki. Mój syn zbuduje świątynię Panu? Tak. Mój syn zbuduje świątynię Panu? Tak. Józefie, rzut kamieniem od pałacu mieszka pewna kobieta. W domu Uriasza Hetyty, panie, to jego żona, Batrzeba. Uriasz, to dobry żołnierz. Czy Joab nie pojechał do niego do Raby? Tak, panie. Czy... Batrzeba, może tu przyjść, kiedy posprzątasz po wieczerzy? Witaj w moim domu, Batrzebo. Twój mąż to dzielny żołnierz. Dziękuję ci, panie. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Mój widok był ci miły. Zauważyłaś mnie? Nie, panie. Czułam to.
Co dziwne. Wyczuwałam, że ktoś mnie obserwuje. To tak, kiedy coś się wie, nie wiedząc skąd. Mam męża, panie. Kochasz go? Wszak to jest powinnością żony. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Może nie zadałeś go jak należało. Czy on jest w twoim sercu jedynym duchem, którego głosu słuchasz? Boję się złamać prawo małżeńskie. Ale boję się też odmówić mojemu królowi, zwłaszcza tak potężnemu jak ty. Dziękuję, Józefie. Troskam się, panie. Czym? Panie, noszę w sobie twoje dziecko. Koniec części pierwszej. Wystąpili. Opracowanie Telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst Wojciech Fladziński. W wersji polskiej uwzględniono przekład Biblii Tysiąclecia oraz Biblii Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Czytał Stanisław Olejniczak. Thank you.
Jonathan Pryce i Leonard Nimoy w filmie Dawid, część druga. W pozostałych rolach sprowadź Uriasza. Chcę, by mi złożył raport o sytuacji w Rabie. Tak jest, królu. Ammonici wysyłają oddziały zwiadowcze, które nam ciężko wyłapywać. Znają te wzgórza lepiej od nas. Czy Joab dodaje żołnierzom skrzydeł? Cieszy się szacunkiem, panie. Jestem ci bardzo wdzięczny za twoją uczciwość, Uriaszu. Idź teraz do domu, weź kąpiel i pobądź z żoną. Rozłóżcie moje posłanie na ziemi. Będę spał tutaj, blisko moich ludzi. Tak jest, panie. Dobranoc. Uriaszu. Pozwoliłem ci iść do domu. Arka przebywa w namiocie. Moi towarzysze walki sypiają w szczerym polu. Nie wypada iść do domu i cieszyć się urokami żony. Znalazłem w tobie bratnią duszę. To moja żołnierska powinność, panie. Musisz zostać w Jerozolimie jeszcze kilka dni i przyjść do mnie na wieczerze. Dobranoc. Dobranoc, panie. Napij się jeszcze wina. Dobre, prawda? Najprzedniejsze, panie. Powinieneś iść teraz do domu. Miło spędź czas. Zobacz się z żoną. Pewnie dawno jej nie widziałeś. Chciałbym do niej pójść, ale jestem zmęczony. Jest tu, panie.
Uriaszu, masz wrócić do Raby i oddać to Joabowi. Uriaszu, panie, chciałbym, żebyś ją nosił. Dziękuję, panie. Dziękuję. Reżyseria Robert Markowitz. Joabie, pozdrawia cię król. Ten list przekazał ci Uriasz, twój oficer. Podczas bitwy przydziel mu najtrudniejszy odcinek, gdzie według wszelkiego prawdopodobieństwa zginie. Ich patrole są wszędzie. Dlaczego tak się dzieje? Przynoszę rzeczy bardzo dzielnego człowieka. Nie. Nie.
Miecz dosięga raz tego, raz innego. Nie ma powodu tak się zachowywać. Mogę zapłakać? Naturalnie. Ale pamiętaj, że Uriasz zginął tak, jak tego pragnął, odważnie i wiernie służąc królowi i jego ludowi. To dobra śmierć dla żołnierza. Żadna śmierć męża nie jest dobra dla żony, panie. Twoje uczucie do Uriasza wzbudza we mnie zazdrość. Masz moje serce. Wiesz o tym. Jedno w tym jest błogosławieństwem. Mogę uznać nasze dziecko. Dla niego to szczęście. A dla ciebie? Postąpię, jak rozkażesz. Więc weźmiemy ślub. W prezencie ślubnym Hiram Galilejczyk przesłał 200 sztuk bydła. Podziękuj mu. I ostatnia sprawa. Twój prorok Natan ma dla ciebie do rozsądzenia kwestię prawną. Panie, proszę, byś mnie wysłuchał na osobności. Możesz odejść, Józefie. Natanie, przedstaw mi tę kwestię. W pobliskim mieście mieszkają dwaj mężowie, bogaty i biedny. Bogaty ma wiele owiec i bydła. Biedny zaś nic prócz jednej małej owieczki, którą wychował od urodzenia, jak któreś ze swoich dzieci. Mimo to bogacz zabrał biedakowi jego jedyną owieczkę, żeby ją zarżnąć i sprzedać jako własną. Rozsądzić to można tylko w jeden sposób. Bogaty musi oddać biednemu całe swoje stado, a potem musi umrzeć. Jak się nazywa ten bogacz? Osobiście dopilnuję, żeby wymierzono mu karę. Ty nim jesteś. Jak to? Bóg dał ci wszystko. Domy, żony, żołnierzy i wielki szacunek wśród narodów. Jeśli chciałeś od niego więcej, wystarczyło poprosić. Ale ty za pomocą miecza Ammonitów zabiłeś Uriasza i pojąłeś jego żonę. Teraz już nigdy miecz nie odstąpi od twego domu. Bóg rzekł, wzbudzę przeciwko tobie nieszczęście z twojego własnego domu. Zgrzeszyłem. Czy to znaczy, że umrę? Ty będziesz żył, ale dziecko spłodzone przez ciebie z żoną Uriasza na pewno umrze.
Jak się czuje moja żona? Dobrze, królu. A moje dziecko? Dobrze sobie radzi. Czujesz, jak kopie? Chcę zobaczyć ojca. Jeśli nic do mnie nie masz, zostaw mnie samego. Będę pościł i prosił Boga o litość. Zmiłuj się nade mną, Boże. W swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia, wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu. Uznaję bowiem moją nieprawość. Stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie prawego ducha. Nie odrzucaj mnie od swojego oblicza i nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Dziecko? Nie żyje, panie. Powiem to jeszcze raz, dobry Boże. Stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie prawego ducha. Pościłeś i płakałeś, dopóki dziecko żyło. Kiedy jednak umarło, spożywasz posiłek? Dopóki dziecko żyło, pościłem, gdyż mówiłem sobie, kto wie, może Bóg się zlituje i zachowa dziecko przy życiu. Dziecko umarło. Po co mam dalej pościć? Czy mogę je wskrzesić? Mogę pójść do Niego, ale ono nie może do mnie wrócić. Wybacz mi.
Straciłam twojego syna. To ja cię błagam o wybaczenie. Dlaczego? Huknąłem śmierć Uriasza. Za karę Pan odebrał nam dziecko. Moje dziecko umarło z powodu niewinnie przelanej krwi Uriasza? Tobie, wielkiemu królowi Dawidowi, Bożemu wybrańcowi, Pan zrobił coś takiego? Zgrzeszyłem. Modlę się, żeby mi wybaczył. Tylko to mi pozostało. Ja też zgrzeszyłam. Gdybym cię nie pożądała, tak jak ty mnie, do niczego by nie doszło. Jakąkolwiek karę zamyślił dla nas Bóg, poniesiemy ją razem. Pamiętasz dzień, kiedy cię spytałem, czy Uriasz jest w twoim sercu jedynym duchem, którego głosu słuchasz? Pamiętam. Jest pewien człowiek, który tak myśli o tobie. Ma przeczucie, że jesteś tym jedynym duchem, z którym jest mu pisane na zawsze złączyć swój los. Wiem, ty jesteś tym człowiekiem. Salomon. Kilka lat później. Niech Bóg powstanie, niech się rozproszą jego wrogowie, ale sprawiedliwi niech się cieszą i radują. Ojcem dla sierot jest Pan. Bóg dał samotnym rodziny. Żyję w szczęśliwym stadle z moimi żonami, Mikal, Abigail i Batrzebą, oraz wszystkimi naszymi dziećmi.
Pozwól nam, Panie, żyć razem aż do śmierci w pokoju i zgodzie. Tamar, co robisz? To zajęcie służących. Czasami zapominasz, że jesteś córką króla. To zajęcie kobiet. Kimkolwiek jestem, nie przestałam być kobietą. Patrzebo, co o tym sądzisz? Czy księżniczka powinna wykonywać obowiązki służącej? Przywilejem księżniczki jest robić to, na co ma ochotę. Jeśli lubi pracę kobiet, niech się nią cieszy. I pamiętajcie, mogę pobłogosławić tylko to jadło, które ona mi podaje. Puść mnie, bracie, mam łaskotki. Dawid jest naszym ojcem, ale pochodzimy od różnych matek. Żartujesz, Amnonie? Nie. A powinieneś. Tylko ją tknij, a gniew Absaloma spadnie na ciebie jak deszcz, nie mówiąc już o wściekłości ojca. Całe życie owijam sobie Absaloma wokół palca. Jest mi powolny. Dobrze, Absalomie. Wystarczy, Amnonie. Co tam przegrana, Absalomie? I tak wszyscy cię kochamy. Wydaje się, że Amnon zostanie żołnierzem, a Absalom zaś poetą. Jak się na to zapatrujecie? Cokolwiek rozkażesz, ojcze. Czy nie możemy być tacy jak ty, ojcze? Poetami i żołnierzami? Tamar, bracie. Zajeździłam ją. Złamała nogę. Lepiej, żeby nie cierpiała. Czy spałaś z mężczyzną? Przedziwne pytanie, bracie. Nie mam męża. Oczywiście, że jestem dziewicą. Ja nie mam żony, a sypiałem z kobietami. Jesteś mężczyzną. Tego się od nich oczekuje. To wielka przyjemność leżeć w łóżku z mężczyzną, który pragnie cię pieścić. Kiedy mąż weźmie mnie do łoża, o wszystkim się przekonam. Jest czysta. Dlaczego akurat ona? Możesz mieć służące na pęczki. Muszę być z nią, albo umrę. Mówisz poważnie? Tak. Spójrz na siebie. Już nawet wyglądasz na chorego. Nic w tym dziwnego. Jestem chory. Z miłości. Co? Chyba mam pomysł. Zostań tu. Zaraz poczujesz się trochę gorzej.
Jonadabie, co dolega Amnonowi? Chyba zjadł mięso z robakami, panie. Położył się. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Poprosił o lekarstwo. Tak? Jakie? Amnon przepada za plackami z miodem, przyrządzanymi przez Tamar. Prosi, żeby przyszła do jego izby i upiekła kilka według swojego przepisu. Co ty na to, córko? Jeżeli to pomoże bratu w chorobie, chętnie to zrobię, ojcze. Uwielbiam patrzeć, jak gotujesz. Teraz jedz. Lepiej się poczujesz. Nakarm mnie. Pozwól mi jeść ci z ręki. Kocham cię, Tamar. To braterska powinność. Pragnę cię jak mężczyzna kobietę. Nie zniewalaj mnie, to wbrew wszystkim Bożym prawom. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Jeśli nie ma w tym nic złego, mogłeś poprosić ojca o zgodę. Wyjdź stąd, dobrze? Powiedz mi coś miłego. Nie ma tu miejsca dla nierządnic po wykonanej usłudze. Nierządnic? Mówiłeś, że mnie kochasz. Wynoś się. Tamar. Bracie, pomóż mi, proszę. Co się stało, siostro? Amnon. Co się stało? Zgrzeszyłeś. Przeciwko mnie, swojej rodzinie, przeciwko Bogu. Nie ma dla ciebie miejsca w moim wojsku ani na dworze. Nie będziesz uczestniczył ze mną w posiłkach ani w modlitwach. Od tej chwili jesteś w niełasce.
Pognasz moje bydło na targ w Hebronie. To wszystko, co zrobisz dla tej rodziny i narodu. Tamar ma rozdartą duszę, a Amnon wciąż żyje. Jest moim synem, a twoim bratem. Zgwałcił twoją córkę. Karaliśmy śmiercią za znacznie mniejsze przewinienia. Zdecydowałem. A moja decyzja to prawo. Czyżby kolejny przykład twojego miłosierdzia? To część twojej legendy. Muszę umieć wybaczać członkom rodziny. Ty również. Nie chodzi o miłosierdzie, tylko o przetrwanie rodziny, narodu. Absalomie. Jeżeli nie nauczymy się odpuszczać sobie naszych grzechów, nie możemy żyć. Pokaż, że rozumiesz moją mądrość. Obejmij mnie. Rozchmurz się, bracie, praca nie jest zbyt ciężka. Masz jakiś powód do zadowolenia? Nie poniża cię pędzenie bydła przez cały dzień? O mnie się nie martw, nie będę już tego robił. Nie? Znajdę drogę powrotną na dwór. Ojciec złagodzi mi karę. Wiesz dlaczego? Wybaczy każdemu, byle tylko odzyskać miłość jeszcze jednej osoby. Ojca nie zadowala miłość Boga, pragnie mieć miłość wszystkich. Czyżbyś przejrzał całą rodzinę, Amnonie? Znam ojca, od co? A tymczasem moja siostra Tamar znosi obelgi i mamrocze jak chore dziecko. Przez ciebie, bo odebrałeś jej duszę. Własnym uszom nie wierzę, że gadasz takie bzdury. To kobieta, Absalomie. Kobiety są słabe, stworzone do cierpienia. Zatańczy z nią. Chodź, licznotko. Kiedy wino osłabi Amnona, zabij go. Tamar, tak, bracie, Amnon nie żyje. Kazałem go zabić. Powiadom o tym ojca. Zabiłem Amnona, wymierzając mu sprawiedliwą karę za to, co ci zrobił. Powiedz ojcu, że wiem, iż będę dla niego stracony za nieposłuszeństwo. Być może już nigdy go nie zobaczę. Niemniej jednak nie przestałem go kochać i nie przestanę.
Pożegnaj go ode mnie i wszystkich w Jerozolimie. Nigdy nie zapomnę, czego się dla mnie wyrzekłeś. Boże, Ty wstrząsnąłeś ziemią, rozdarłeś ją. Ulecz te rozdarcia, bo ziemia chwieje się nam pod stopami. Odrzuciłeś nas. Rozproszyłeś. Proszę, zwróć ku nam ponownie swoje oblicze. Żal mi Cię, Panie. Żal nade mną staje się Twoim stałym zajęciem, Natanie. Mnie i temu narodowi dałeś też wiele powodów do radości. To Bóg, nie ja. Amen. Jak uważasz, kiedy już Bóg zacznie kogoś karać, to czy w ogóle przestaje? Możliwe, że najsurowiej karci tych, których kocha najbardziej i najszczodrzej obdarza. To cena Bożej chwały. Pamiętaj, co mi powiedział Samuel przed wieloma laty. Pomagaj Dawidowi. Bóg sprawia, że ciężko jest być królem. Z Tekoa przyszła kobieta w żałobie. Prosicie pani o wydanie sądu. Niech wejdzie. Pomóż mi, panie. W czym leży problem? Jestem wdową. Miałam dwóch synów. Pracowali razem w polu. Pokłócili się i jeden zabił drugiego. Mów dalej. Cała rodzina kazała mi surowo ukarać tego, który przeżył. Lecz jeśli to zrobię, nie pozostawię dziedzica i imię mojego męża zniknie z powierzchni ziemi. Zostanę z niczym. Ktokolwiek próbuje Cię zmuszać do pozbawienia życia drugiego syna, będzie miał do czynienia ze mną. Nikt już nie będzie Cię niepokoił. Dziękuję Ci, Panie. Bóg nie będzie szanował człowieka, który nie znajdzie sposobu odzyskania utraconych dzieci. Ten człowiek chce, żebyś go osądził, panie. Podpalił namioty pod murami miasta i próbował pozbawić nas wody. Kto u licha mógł popełnić takie głupstwo? Wprowadzić go. Słucham. Mogę prosić o przebaczenie i wyrozumiałość tylko słowami modlitwy mojego ojca. Mogę przytoczyć te słowa? Tak. Wybaw mnie od winy za przelaną krew, Boże mój, a mój język będzie głośno sławił Twoją sprawiedliwość. Stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie prawego ducha.
To są moje słowa. Nie jest naszym dzieckiem, ale to mój syn, jest mi drogi. Oto wzbudzę nieszczęście z twojego domu. Jak łatwo zapominasz o proroctwie. Wiem, co myślisz. Że jeśli Absalom pozostanie w niełasce, moja przychylność spłynie na Salomona. Nie planuję sukcesji, Dawidzie. Zastanów się tylko. Absalom już przelał krew brata. Do czego jeszcze jest zdolny? Jest moim synem. Obietnice między ludźmi, umowy między kupcami i traktaty między narodami mogą być łamane w imię doraźnych korzyści, ale nie przymierze między ojcem i synem. Bez względu na to, co zrobił, nie mogę przestać być jego ojcem. Jeżeli postąpił źle, to dlatego, że źle go wyuczyłem. Jest mój, tak jak ty. Jak ja jestem Boży. Mogę ci zadać szczere pytanie, książę? Pytaj. Czy będąc królem, osądziłbyś postępek Amnona i własne czyny równie łagodnie, jak zrobił to Dawid? Rozdarty między prawem i nakazami serca, Dawid zawsze znajduje sposób obejścia prawa. Ty przedłożyłeś prawo nad więzy krwi. To dla mnie znak, że jesteś na tyle silny, by należycie przewodzić narodowi. Nie waż się więcej tak mówić, Achitofelu. Te słowa są już wypisane w twoim sercu. To, że w tej chwili żyję, zawdzięcza miłosierdziu Dawida. Gdyby role się odwróciły, ty miałbyś w sobie dosyć sił, żeby ukarać syna. Tego nigdy nie wybaczyłeś ojcu. Słabości, którą on nazywa miłosierdziem. A jeśli wszystko, co mówisz, jest prawdą? Obserwuj starszyznę i wojsko, jak postrzegają twojego ojca. Nadarza ci się sposobność, trzeba ją tylko pochwycić. Obsypujemy Dawida taką ilością złota, że nie wystarcza nam na żywność. Co innego, gdybyśmy widzieli koniec ponoszenia tych ofiar, ale do twojego ojca nic nie przemawia. Był czas, kiedy żołnierz Dawida wzbudzał szacunek. Musimy płacić na tę jego świątynię. Syryjczycy i Moabici codziennie wyrywają nam ziemię. Trzeba coś zrobić. Tylko co? Ludzie są na granicy wytrzymałości. Sytuacja pogarsza się z każdym dniem. Na pytanie, które wam zadam, możecie odpowiedzieć wprost. Gdyby Izrael miał nowego władcę, młodszego, który zreformowałby armię i pozwolił chłopom zachować większy dobytek, to czy byście go wsparli? Jak źle stoimy? Prawie 2/3 piechoty strzegącej południa kraju przeszło na stronę Absaloma. Pozyskał sobie też serca wszystkich okolicznych chłopów. A na północy? Plemiona Izraela za Jordanem? Doniesienia o ich wierności wciąż się nie potwierdzają. Achitofel świetnie pokierował Absalomem. Czy to prawda, że tutaj grozi nam największe niebezpieczeństwo? Gdybyśmy byli Filistynami lub Egipcjanami, powinniśmy teraz zażyć truciznę. Jak uważasz, Natanie? Czy Bóg kocha Absaloma na tyle, by patrzeć, jak syn odbiera mi życie i koronę? Nie, panie. Bóg chce, żebyś przeżył. Jesteś jak kaganek dla jego ludu. Nie będziemy bronić Jerozolimy.
Co takiego? Absalom ma przewagę w sile bojowej. Najlepsze 15 lat życia strawiłem na rozbudowę tego miasta, żeby było największe w kraju. Nie pozwolę, żeby wszystko spłonęło do gołej ziemi w ciągu kilku dni krwawych walk. Przynajmniej tego jednego grzechu przeciwko Bogu na pewno nie popełnię. Więc co proponujesz? Ruszymy na północ. Znajdziemy naszych stronników, jeśli tacy są. Ale nie poświęcimy Jerozolimy z powodu tych wichrzycieli. Boję się o tych, którzy muszą zostać i zdać się na wspaniałomyślność Absaloma. Nie musisz mi mówić, że mnie przed nim przestrzegałaś. Pamiętam. Miałaś rację niemal we wszystkim, odkąd pierwszy raz przekroczyłaś próg tego pałacu. Masz wszelkie prawo spytać, czy gdybym wiedział o wszystkich karach, jakie miały na nas spaść, to czy nadal miałbym się ku tobie? Na to pytanie lepiej nie odpowiadać. Kocham cię. Ja ciebie też. Bardzo mi żal twojego miasta. Boże, nie trwaj w milczeniu, nie bądź nieczuły i bezczynny. Burzą się twoi wrogowie. Ci, którzy cię nienawidzą, podnieśli głowę. Uknuli spisek przeciwko twojemu ludowi, mówiąc: chodźcie, wytraćmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. Okryj hańbą ich twarze, aby szukali twojego imienia, Panie. Okryj ich twarze wstydem. Dawidzie? Plemię Gitytów pragnie się do ciebie przyłączyć. Czeka mnie długa i ciężka droga. Będziecie bezpieczni w Jerozolimie. Mieszkacie tu od niedawna. Jeśli zostaniecie, nie stracicie mojego błogosławieństwa. Winniśmy ci posłuszeństwo. Ale składaliśmy przysięgę na wierność twojemu królestwu. A królestwo Dawida jest tam, gdzie on. Dziękuję, Ittaju. Twoje wsparcie mnie cieszy. Sadoku, arka musi pozostać w mieście. Panie nie może wpaść w ręce Absaloma. Jeżeli znajdę łaskę w oczach Boga, wrócę do Jerozolimy i znowu zobaczę arkę. W przeciwnym razie i tak nie uchroni mnie ona przed Absalomem. Natanie? Słusznie mówisz, panie. Arka musi zostać. To Bahurim. Może znajdziemy tam jakichś stronników. Jedźmy przodem.
wynoście się. Dlaczego rzucacie w nas kamieniami? Jeżeli tak bardzo nas nienawidzicie, przyłączcie się do Absaloma. Jestem Shimei, Beniaminita, krewny Abnera i Jonatana. Przeklinamy zarówno Dawida, jak i jego syna Absaloma. Na dłoniach masz krew Saula. Ukradłeś jego królestwo jak złodziej. Jeżeli twój syn chce ci zrobić to samo, to Bóg jest sprawiedliwy, a ty jesteś gwałtownikiem. Odejdźcie. Tu w Bahurim nie znajdziecie schronienia. Wydaj tylko rozkaz, panie, a zabijemy kilku strażników i złożymy Shimejowi wizytę. Czy mamy pozwolić, żeby ten zdechły pies cię przeklinał i dożył jutra? Pozwól mi tam pójść i uciąć mu głowę. Bez wątpienia on też myśli, że ma Boże błogosławieństwo. Wygląda na to, że obecnie wielu mnie nienawidzi. Beniaminici mają przynajmniej jakiś powód w odróżnieniu od Absaloma, który jest moim synem. Niech Shimei i jego ludzie mnie przeklinają i obrzucają kamieniami. Może Bóg zobaczy, jak cierpimy i nam to wynagrodzi. Wzorem Saula pozwalasz, żeby ci, którzy cię nienawidzą, triumfowali. Uprawiasz szkodliwą politykę. Mam kilka pomysłów na podjęcie walki. Poślij po tego przyjaciela Ahitofela, chyba zwie się Huszaj. Huszaj, panie. Wzywałeś mnie, królu? Zgłębiasz wiedzę z Natanem i Sadokiem? Tak, panie. Czy znacie ten, który mieni się doradcą Absaloma, Ahitofel? Tak. Chcę cię poprosić o coś, co może ci się wydać bolesne. Słucham, panie. Chcę, żebyś się wrócił do Jerozolimy. Chciałbym być przy tobie i przy Natanie. Tutaj nie możesz mi pomóc. Jeśli jednak uda ci się zbliżyć do Absaloma, możesz niweczyć plany Ahitofela. Rozumiem, panie. Wracaj do Jerozolimy. Już. Rada starszych, panie. Starszyzna chce wiedzieć, czy zaprzestaniesz zbierania daniny na świątynię. Na razie wszystkie wasze daniny pójdą na wzmocnienie wojska. Mój ojciec to krwiożerczy stary Lampard. Trzeba go dopaść, osaczyć i zabić. To pierwszoplanowy cel narodu. Niczego nie osiągniemy, dopóki Dawid stanowi zagrożenie. Zgoda, panie. Thank you.
Ty jesteś Achimaas, bratanek Sadoka, kapłana przy Dawidzie? Kto pyta? Twój prawowity król Dawid może zażądać twoich usług. Bądź gotów. Młody kapłan Huszaj pragnie pozdrowić króla. Król uznaje w Huszaju błyskotliwego ucznia Natana i Sadoka. Czy z przekonaniem przysięgniesz mi wierność? Gorąco wierzę w młodość i siłę. Pan sprzyjał Dawidowi, kiedy ten był młody i zwalczał słabego Saula. Podobnie teraz Pan sprzyja Absalomowi. Dobrze powiedziane. Za tymi drzwiami są trzy konkubiny Dawida. Weź je na noc, wszystkie. W ten sposób dodasz odwagi swoim zwolennikom i wszyscy będą wiedzieli, że to, co kiedyś było Dawida, jest teraz twoje. Salomonie? Złe wieści? Tak blisko Jerozolimy nie przyłączy się do nas żaden wieśniak. A gdyby nawet, gdzie ochotnikom do regularnego wojska? Nie dadzą nam nic do jedzenia? Boją się. Absalom ma wszędzie swoje oddziały. Jedyna nasza nadzieja w plemionach Judy za rzeką. Jesteśmy za słabi na przeprawę. Jeśli w starciu z Absalomem będziesz miał za plecami rzekę, czeka cię zagłada. W pogoń za Dawidem powinniśmy rzucić wszystkie siły i to jeszcze dzisiaj, kiedy jest zmęczony i ma nikłe wsparcie. Możemy go zabić bez większych strat. Huszaju, co ty na to? Sądzę, że mój uczony przyjaciel jest w błędzie. Dobrze wiesz, że twój ojciec, Joab i ich najlepsi ludzie są nadal silnymi żołnierzami. Jeśli uderzysz na nich teraz, będą się bronić jak zraniony niedźwiedź, gotowy walczyć do upadłego. Jeżeli kiedykolwiek Dawid był w stanie wzbudzić strach wśród twoich ludzi, to właśnie teraz. Moja rada brzmi: czekać. Niech przyłączą się do nas wszyscy Izraelici, od Dan do Berszeby. Wtedy spadniesz na niego jak nawałnica. Przystaję na radę Huszaja. Zaczekamy. Nie chcielibyśmy, by mówiono, że celem rządów Absaloma jest rzeź. Dobrze biegasz? Biegnij do obozu Dawida na północ od Bachurim. Powiedz mu, żeby bezzwłocznie przeprawił się przez rzekę i że nie wiem, jak długo jeszcze Absalom będzie słuchał moich rad. Zapamiętasz? Tak. No to biegnij.
To Ahimaas, panie, wierny ci krewny Sadoka. Tak. Panie, mam wieści od twojego sługi Huszaja. Wejdź. Rozpoczniemy wojnę z Dawidem i pokonamy go o wschodzie słońca. Panie, powitaj Szobiego z Raby, Makira z Lodebar i Barzilaja z Rogelim. Wszyscy dowodzą ochotnikami ze swoich wsi i chcą walczyć w naszych szeregach. To dla nas zaszczyt, że możemy ci pomóc, panie. Każdy z nas poprowadzi połowę wojska. Będę dowodził. Nie możesz. Dlaczego? Jeżeli będziesz wśród nas i bitwa potoczy się źle, zabiją nas wszystkich, żeby cię dopaść. Jeżeli zaś zostaniesz w obozie, możemy przeżyć porażkę i walczyć kiedy indziej. Itaju, co o tym sądzisz? Zgadzam się. Świetnie, Joabie. Ty obejmiesz dowództwo. Gdzie na nich zaczekasz? Pod lasem Efraima, kiedy będą zmęczeni po przeprawie przez rzekę. Ostatnia rzecz. Jeżeli to będzie w ogóle możliwe, spróbuj ocalić Absalomowi życie. Zawsze się bałem, idąc do boju. Teraz się lękam, zostając. Thank you.
Absalomie. Musimy ścigać Absaloma. Jedź, powiedz królowi, co zrobiliśmy. Jedź za Itajem. Powiedz królowi. Jeździec? Nie, dwóch. Pierwszym jest Itaj. To dobry człowiek. Przybywa z dobrą nowiną. Czuję to. Wszystko poszło dobrze, panie. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg za to, że wydał nam tych, którzy podnieśli na ciebie rękę. Co z Absalomem, moim synem? Został pojmany? Jest w niewoli? Bezpieczny? Nie wiem, panie. Joab na czele oddziału ruszył za nim w pogoń. Doszło do zażartej walki, ale nie znam jej rezultatu. No i? Dobra nowina, panie. Gdyż dzisiaj Bóg uwolnił cię od tych, którzy powstali przeciwko tobie. A Absalom?
Niech wszystkich wrogów króla Dawida, Bożego pomazańca, spotka ten sam los, co tego młodzieńca. Mój synu, Absalomie, dlaczego Bóg nie mógł odebrać życia mnie zamiast tobie? Dawidzie? Zostaw mnie. Panie, radość z dzisiejszego zwycięstwa zmieniłeś w żałobę. W obozie mówi się tylko o twoim bólu po utracie syna. Dawidzie, jesteśmy razem od dawna. Zawsze cię kochałem. I zawsze próbowałem zrozumieć twoje uczucia i spojrzenie na różne sprawy. Ale dzisiaj okryłeś wstydem siebie i mnie. I wszystkich swoich ludzi. Jak to? Mało, że kochasz swoich wrogów, to jeszcze sprawiasz wrażenie, jakbyś ich kochał bardziej niż przyjaciół. Czy miałbyś większą radość, gdyby wszyscy twoi stronnicy zginęli, a Absalom przeżył, żeby zgnieść twoje królestwo? Co mam zrobić? Wracaj do Jerozolimy. Stań w bramie i podziękuj tym, którzy w tym dniu byli tobie wierni. Uszanuj ich swoim pozdrowieniem, bo wzniecą bunt groźniejszy od tego, który dziś zdusiliśmy. Bądź królem Dawidem. Bądź znowu królem. Chwała królowi Dawidowi, królowi Izraela. Wiem, że to zwycięstwo nic dla ciebie nie znaczy. Nie boleję tylko nad sobą. Po stracie dwóch synów, jaką mam pewność, że królestwo przetrwa na solidnych podstawach? Uczyłeś mnie, że z każdego kolejnego nieszczęścia naród wychodzi wzmocniony i że to jest dowód Bożej miłości. Niezależnie od tego, na jakie cierpienia wystawia nas Bóg, On nas kocha i przywołuje z powrotem ku sobie.
Musisz iść i słuchać Boga. Prowadziłeś wielkie wojny i przelałeś wiele krwi. Dlatego nie możesz mi zbudować świątyni. Salomon, twój syn, zasiądzie na tronie Izraela. Dam mu wytchnienie od wrogów, tak, żeby był człowiekiem pokoju. On to właśnie zbuduje mi świątynię. Twój syn będzie moim synem, a ja będę jego ojcem i ustanowię jego królestwo na zawsze. Koniec części drugiej, ostatniej. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst Wojciech Wladziński. W wersji polskiej uwzględniono przekład Biblii Tysiąclecia i Biblii Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Czytał Stanisław Olejniczak.